W archidycyzjalnym ośrodku adopcyjnym procedura rozpoczyna się od rozmowy informacyjnej, w której kandydaci dowiadują się, jakie potrzebują zgromadzić dokumenty, by rozpocząć właściwą procedurę adopcyjną. Po czym ma miejsce następna rozmowa, w której kandydaci przynoszą już odpowiednie dokumenty. Jest to też rozmowa związana troszkę z pytaniem o motywację względem adopcji, jak również trochę rozwiązują testów dotyczących właśnie adopcji, Następnie, po tej rozmowie, są wpisywani do rejestru naszych par, które oczekują w ośrodku na przysposobienie dziecka, i też umawiamy się na diagnozę psychologiczną. Po diagnozie psychologicznej, kolejna z koleżanek, która pracuje w ośrodku, jedzie na wywiad, żeby zobaczyć warunki, domowe relacje konkretnej pary, która stara się o przysposobienie dziecka. Po czym, po takim wywiadzie, organizujemy szkolenie dla kandydatów. To szkolenie wygląda tak, że nie jest dużo par, tylko tyle, żeby te zajęcia były możliwe w przeprowadzeniu w formie warsztatowej. Po czym kandydaci po ukończeniu tego szkolenia stają na komisji kwalifikacyjnej? W naszym ośrodku ona wygląda w taki sposób, że w jej skład wchodzą osoby, które pracują w ośrodku i osoby zewnątrz, m.in. sędzia sądu rodzinnego, pracownik USC, i ta komisja wtedy decyduje, czy dana para może być kwalifikowana, i już wtedy, jeżeli jest kwalifikowana, ma możliwość oczekiwania na dziecko. I jeżeli potem pojawia się propozycja takiego dziecka, no to się rozpoczyna właściwy proces kiedy para jeździ na zapoznanie z takim dzieckiem zbiera jeszcze dokumenty żeby one miały datę ważności z konkretnego roku i udajemy się do sądu jeżeli kandydaci decydują się kiedy kandydaci decydują się i jeżeli przyjmą daną propozycję którą proponuje ośrodek konkretnego dziecka